O, na przykład teraz mi się udało. Musiałem zrobić taki skok. Przynajmniej już wiem, że nie będę musiał niszczyć tamtej klatki, bo w wersji PC, Dreamcastowej i tak dalej, z tego co pamiętam, nie było aż takiego checkpointu, że w momencie, kiedy straciłeś cały pasek zdrowia, to miałeś jakby wszystko zachowane. Musiałeś chyba wszystko od zera niszczyć, z tego co pamiętam, więc Revolution przynajmniej tutaj zyskuje na plusie. Swoją drogą, ten fajny zbiorniczek z lawą po mojej lewej stronie jest fajnym takim aspektem graficznym, bo tego nie było w wersji PC-towej ani innej. To jest jakby ekskluzywne dla wersji Revolution. I dobra, udało się, przeżyliśmy to. O, ale kurde, wyskoczyłem, nie? To troszeczkę przyznam, że miałem pewnego stracha, że się nie uda. Bo wiem, że w wersji na PS1 tak bardzo mocno igrałem z losem i często ginąłem. Dobra, cień tutaj pokazuje, że dopiero tutaj są żółte lumy, więc starajmy się wycelować w nie, żeby nie było akcji, animacji, że się nie uda. Ba! Boże, przed checkpointem zginąć. Jeżeli chodzi w ogóle o wspomnienia z tego poziomu, to mam po prostu takie, że to był jeden z moich ulubionych poziomów ogólnie na konsolach i na PC-cie. Nie miałem jakichś zbyt złych wspomnień, jeżeli chodzi o ten... o ten poziom. Nie, nie miałem jakby żadnych złych wspomnień z tym poziomem. Bardziej mógłbym powiedzieć, że z tym... z żelazowymi górami miałem większy problem niż z tym poziomem. No ale to dlatego, że była tamta sekcja ze statkiem. Mam nadzieję, że tej sekwencji raczej wątpię, żeby ona tutaj była w Revolution, skoro już robiliśmy ją wcześniej. Tak więc, no myślę, że po prostu raczej nie będziemy już jej robić. Chyba że w ogóle żelazowych gór nie będzie, to wtedy jeszcze lepiej. Ale nie, no to byłoby zbyt piękne, gdyby żelazowych gór w ogóle tutaj nie było. Okej. Okay. 69% gry. Dobra, brakuje nam już tylko 20 lumków. Lumków, whatever. Dla mnie to jest jedno i to samo. Wiem, że są takie asy, że po prostu się przyczepiają właśnie o taki malutki, nic nieznaczący o taką malutką, nic nieznaczącą pierdołę, że o, powiesz zamiast lumki, zamiast lumy to mówisz lumki. Kij ci w oko, lamusie. Na szczęście zaczynamy od tej sekwencji, więc tak naprawdę się nic nie dzieje. Try again. No i przynajmniej mamy połowę HP, więc oszukałem system. W przeciwieństwie do wersji na PS1, tutaj będziemy musieli uważać, a raczej czekać na tę oto platformę u góry, która spowoduje, że ta lawa chociaż przez chwilę przestanie się lać, dokładnie w taki oto sposób. I będziemy mogli teraz dostać się dalej, ale zanim to uczynimy, czas dostać się tutaj. Ponieważ tutaj również są lumki, które zauważyłem. Bo jestem bardzo spostrzegawczy. No może nie zawsze, ale bardzo często. Skromność tutaj to dosłownie nie zna granic. Dobra. Niech ta platforma teraz tutaj się dostanie. Oczywiście, że tak. I skoro już tutaj mamy zebrane, to szybko do góry, szybkim skokiem, żeby sobie trochę skrócić. Gdzie ta klatka jest? Bo ja słyszę jakąś klatkę. Ale jej dostrzec nie mogę. Dobra, więc teraz czekamy. Na spokojnie. Śpiech to jest zwykle zły doradca, więc dlatego nie warto się śpieszyć. My nie speedrunujemy, my po prostu tylko gramy w grę. O, tam coś jeszcze jest. Heh.
Oj, 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 to troszeczkę było nieprzemyślane, tu muszę przyznać. To było bardzo nieprzemyślane z mojej strony. Gdzie ta klatka? Gdzie ta frajerska klatka? To jest bardzo fajne pytanie, jak ja mam się tam dostać. Mówię, mam bardzo ciekawe pytanie, jak ja się teraz tam dostanę. Wiecie co? Wydaje mi się, że abym tam mógł się dostać, bym musiał mieć jakiś upgrade, więc chyba sobie na razie darujemy. Tak myślę, że będzie najsensowniej. Trudno się mówi. What the fuck? Co to jest za platforma? Gdzie ty, kurczaki pieczone, lecisz? Aha, tutaj trzeba było się dostać, aby odblokować sobie ścieżkę. O proszę. Całkiem spoko rozwiązanie, no zawsze to troszeczkę inaczej wyglądało, ale tutaj jak najbardziej szanuję. No bo wiecie, wcześniej był u góry przycisk, żeby odblokować sobie te właśnie drzwi, przez które tutaj przyszliśmy. A się okazuje, że tutaj były one pod spodem. O kurcze, pieczone. Teraz bylebym przeżył. Uwaga. Niech się to odsunie. Szybko, 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 szybko. Jezu. Uh-oh. Houston, mamy problem. A jednak nie mamy problemu. Hehe, ale oszukałem system. Wow. A, 45. 46. Czyli 4 lumków nam znowu brakuje. Nic nadzwyczajnego w sumie, mógłbym powiedzieć. Okej. Spoko. 70%.
Nawet w hubie zginąłem, nie? Jeszcze 5 lumków nam brakuje, żebyśmy mieli maksa. No i oczywiście tego. A jednej klatki. Okej, dobra, to już mamy za sobą. Może. To była sanktuarium lawy. Nie, czekaj. Robiliśmy teraz pod świątynią skały. Z lawy. Jezu, co ja mam z tą skałą? To teraz idziemy do tego sanktuarium lawy. Dobrze, kurde, czyli dobrze szedłem. Co ja w ogóle tutaj za łódzkie numery odwalam? Lava Sanctuary. No oczywiście, że tak. Ha, ja już nie ogarniam samego siebie. Pijany chyba jakiś. Wodą się upił gościu jeden. Dokładnie, kurde. Co ja najlepszego odwalam? Wow. Wow. Rayman, I've got some good news and some bad news. Start with the good news. I've gathered enough energy to give you another power. Whoa, a new power? Yippee! Yeah! Now you can fly with your helicopter. The bad news is that your mission gets harder. So here's some advice. Use your helicopter power to fly. To do this, activate your helicopter power, then keep the cross key pressed down. Press the L2 button to move sideways. It's easier. No, więc teraz z tych dobrych i złych wieści dowiedzieliśmy się, że dobrymi wieśćmi... Dobre wieści są takie, że po prostu Lee odzyskała na tyle siły, że może teraz dawać Raymanowi właśnie nową moc. I tą mocą jest taki nieskończony helikopterek, który teraz wam prezentuję. A złe wieści są takie, że po prostu nasza misja w uratowaniu rozdroża marzeń może być teraz troszeczkę cięższa niż zwykle. No ale myślę, że to nas w ogóle nie dziwi. Bo jesteśmy praktycznie blisko końca. Już mamy ponad połowę gry za sobą, więc to chyba o czymś świadczy, że musi być w końcu ciężko. Okej, poprzedniego poziomu nie udało mi się zrobić na 100%, ale ten to już wymagany będzie na 100%. No i to jest jakby sekcja wzięta z wersji PC. Z tą różnicą, że nie mamy tutaj... A nie, są, dobra. Są tutaj macki. Okej. Przez chwilę myślałem, że ich tutaj nie ma. Bo w wersji na PC roiło się tutaj od nich. W wersji na PS1 z kolei ten korytarzyk mały, co widzieliście, był bardzo okrojony, bo w zasadzie za tą ścianką, którą trzeba było zniszczyć, no w zasadzie już była klatka. Tutaj mieliśmy chociaż małą dróżkę, więc przynajmniej tutaj się bardziej postarali niż w wersji na PS1. No i kurde, jest to miejsce idealne dla ludzi o fetyszu hentai. Dosłownie, jeżeli jesteś osobą, która uwielbia hentaje, to to miejsce powinno ci się bardzo spodobać. Nie żartuję. No a tutaj jedyne, co zauważyłem, to to, że niektóre elementy troszeczkę się różnią od wersji PC, PS1 i każdej innej. I przede wszystkim te caterpillary, które za mną latają. Boże święty. Za mną lecą. W
jest mega irytujące, szczerze wam powiem. Tutaj nie ma żadnych lumków, dobra, tu nie ma. Z tej strony nie ma, ale z tamtej widzę, że już jest. O, checkpoint. Biorę go. Ale tutaj jest jasno, ja pierdziulę. Bez kitu momentami aż oczy bolą od tego żółtego koloru. Się tak świeci, kurczę. Dobra, przedostałem się jakoś. Słyszę klatkę, wiem gdzie ona jest, bo pamiętam z wersji PC. Tego oczywiście, jakbyście się pytali, nie było w wersji na PS1. Więc wersja na PS1 to taka trochę bieda edition. Kolokwialnie mówiąc. Dobra, i coś mamy tu u góry? Tutaj normalnie byśmy musieli wycelować w wersji na PS1 w jedną statuetkę, która by przez Kamehameha Raymana zniszczyłaby, jakby tutaj zrobiłaby dziurę w podłodze, no ale tego się pozbyli, więc a w zasadzie tego nie ma, więc trzeba po prostu spaść sobie w dół. I czemu ja w ogóle na to Kamehameha mówię? Po prostu pociski Raymana. Jezus Maria, za dużo Dragon Balla. Mimo, że ja nie oglądam za... Nie oglądam w ogóle Dragon Balla, więc przez to, że przyjęło się, że takie kuleczki to Kamehameha, to sam powtarzam coś, z czym... No wolę walczyć, bo jednak to jest zbyt duże ciągłe powtarzanie jednego i tego samego. Mogę co jedynie powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten poziom, to nie lubiłem nigdy właśnie tej sekwencji z powodu tego, że zawsze miałem dziwne wrażenie, że albo Rayman uderza o lawę, właśnie tą, która tutaj sobie płynie, albo Rayman celowo jakby uderza o lawę, która jakby jest taką ścianką, którą widzieliście niedawno. Zresztą ja wam pokażę, o co mi chodzi. Często właśnie miałem problemy z Raymanem takie, że właśnie o tą tutaj pomarańczowo-żółto-czerwoną lawę uderzał, nie? O tą płynącą. Coś ala taka ścianka. Zawsze miałem problemy jakby z kontrolą kiedyś Raymana tutaj. Po tym poziomie już technicznie zostają nam tylko dwa poziomy. Jeden to jest grobowiec starożytnych, drugi to są żelazowe góry. I potem zostaje statek więzienny i wronie gniazdo. Na którym jest brzytwobrody. Aczkolwiek statek więzienny to jest ostatni poziom, gdzie tam chyba jest jedna klatka wyjątkowo w Revolution. I jest jeszcze... Co tam jest jeszcze? Może zapomniałem. A, 94 lumy są, dobra. A, checkpoint, super. O, już chyba wiem, do czego to zmierza. Tu zaraz po boku będzie miejsce na klatkę. Jak nic. Tak jest. Pamiętam to z wersji PC. Dwie klateczki są w jednym miejscu. No i tutaj będziemy mieli zrobione chyba 100% w świątyni lawy. W ogóle mnie zastanawia, czemu skałę pozbyli się z tytułu. Czy był jakiś do tego powód, czy nie?
No to kurde, niezłe bęcki zostały mu sprzedane. Lepa na ryj tak zwana. No właśnie. Tam było napisane Sanktuarium Skały i Lawy, a tutaj mieliśmy tylko napis, że to jest Sanktuarium Lawy. Nie rozumiem kompletnie nic z tego. Ale swoją drogą to, co Rayman tam powiedział, że nie może już latać w ogóle, to tak powiedział kompletnie bez emocji żadnych. Niby spada, ale jednak mówi to na takiej zasadzie, że w sumie to fajnie, że spadam, nie? W sumie fajnie, że Fałcz chce mnie dorwać. Jeżeli chodzi o wersję PlayStation 1, to tutaj byśmy dowiedzieli się czegoś takiego, że Fałcz jest trzecim strażnikiem maski, czyli przedostatnim. I co zabawne, zniszczenie serca świata spowodowało, że on popadł w chorobę psychiczną. To byłoby zostane wytłumaczone, że po prostu on zwariował. Że tak jak każdy z tych strażników myśli, że po prostu Rayman chce wykraść maskę w celach jakby takich no złych, żeby podbić świat. I po prostu każdy z tych strażników próbował powstrzymać Raymana, tak Fałcz po prostu zwariował przez zniszczenie serca świata. No to ciekawa była walka, nie powiem, że nie. Mnie tylko zastanawia, co z pozostałymi żółtymi lumami, które ominąłem, bo ile tam ich mam? 43 na 50, no kurde, powinien mieć ich o wiele więcej. Może gdzieś tutaj są? Bo to jest aż niemożliwe, żebym aż 7 albo... Nie, co ja gadam, jakie 7? Tak, 7 lumów pominąłem. Jak to jest możliwe? Dobrze. Nie, no bez kitu, nie ma tutaj żadnych żółtych lumów. Co jest grane? Gdzie ja zostawiłem lumy? 749. O kurde, ile my mamy już lumów zebranych. O kurczaki. Dobra, no to jak nie mamy, no to trudno się mówi, no co ja ich z tych lumów nie wyczaruję, nie? Najwyżej się kiedy indziej je zbierze. Chociaż... A może by tak tutaj przeskoczyć? Ale wątpię, że tutaj coś będzie. Ta, bo dawno by się tutaj cokolwiek świeciło, a tutaj nic nie ma. Nic a nic. Trzecia maska, moi kochani, trzecia maska. 3 na 4. Kurde, zapaliłbym to światło, bo taka ciemnica jest u mnie jak 150. Dobra, niech tak będzie chociaż, żeby coś mnie tam było widać. O, widzicie? 8 stage z 10 zaczęliśmy.